przodu też jest 50 megapikseli i to jest coś, co troszeczkę zaskakuje. I nie jest to jedyna rzecz, która zaskakuje, nawet jak ten telefon złożymy, to on nadal będzie smuklutki. I z tego, co widzę, ma to, co lubię w składakach, czyli obudowę z lekkimi zaokrągleniami, tak żeby palucha wsunąć między połówki obudowy i łatwo go otwierać. Cześć, witamy Was w kolejnej przyświątecznej tym razem tygodniówce. No oczywiście trochę się zadziało w tym tygodniu. Mamy dla Was o czym poopowiadać. Tak, ja bym zaczął od tej najbardziej spektakularnej premiery, takiej, która po prostu urywa czapki z głów. Xiaomi pokazało, moi drodzy, trzy nowe urządzenia. Po prostu kosmiczne. Nie spodziewalibyście się tego po nich w żaden sposób, chyba że śledzicie chińskie newsy. Wyobraźcie sobie, że urządzenia pracują pod kontrolą Xiaomi HyperOS, ale to nie jest nic dziwnego. Natomiast jest tam inteligentny układ NVIDIA Drive Orin. Jest Dolby Atmos, ale to nie jest takie zwykłe Dolby Atmos, bo to jest Dolby Atmos na 25 głośników. A poza tym Xiaomi AI Voice Control, czyli można się dogadywać z urządzeniami głosowo, bez używania rąk. Cztery sloty USB, słuchajcie, ale to są takie sloty specyficzne, bo się nie ładuje przez nie, tylko ładuje się z nich. 12, 2 x 15 i 67 W, plus bezprzewodowe do tego ładowanie, to urządzenie oferuje, jedno, drugie, trzecie, 50-watowe. Do tego mamy dwa gniazda 12-woltowe, 180 i 120 W, w zależności od tego, jak sobie wybierzecie. A bateryki, moi drodzy, 73,6 kWh, 94 kWh i 101 kWh. Jedno z tych urządzeń nazywa się Xiaomi SU7, drugie się nazywa SU7 Pro, a trzecie się nazywa SU7 Max. Polskie ceny od tego najsłabszego do najmocniejszego to jest 120, 136, 137 w zasadzie i 166 tysięcy złotych. No a teraz najważniejsza chyba informacja dotycząca tych produktów Xiaomi. Pierwszy rozpędza się od 0 do 100 km w 5,28 sekundy, drugi w 5,7, a trzeci w 2,78. Pierwszy i drugi osiągają prędkość 210 km na godzinę, natomiast trzeci 265 km na godzinę. Tak Xiaomi nas zaskoczyło. Mowa oczywiście o samochodach. Takie trochę do Porsche podobne, nie? Wiesz co, podobne do niczego jak dla mnie. I wynika to z tego, że to są pojazdy elektryczne i prawa aerodynamiki są wspólne dla wszystkich producentów i tutaj nic się wiele nie da oszukać. Ja tu widzę troszeczkę Tesli też. To jeszcze parę innych szczególików by się wypatrzyło, natomiast widzę też na szczęście hamulce Brembo, czyli jest jednak jeszcze jakieś tam minimum jeszcze świetli tej prawdziwej, porządnej motoryzacji. Widziałem to na żywo w Barcelonie, no oczywiście znowu w tym kolorze takim zielonkawym, który będzie promował całość. Powiem Wam tak, jakby nie miało logo i nie stało na stoisku Xiaomi, to ja bym strzelał, że to nowa Tesla albo jakiś inny chiński pojazd elektryczny. Tyle. Nie kryję się z moją antypatią do samochodów elektrycznych i z jeszcze większą antypatią do ludzi promujących elektromobilność. I no owszem, osiągi są imponujące. Auto wyglądają imponująco. Ceny są niezłe. Tylko że, no właśnie, idźcie teraz, namówcie przeciętnego Kowalskiego z przeciętnego powiatowego miasta w Polsce, żeby odstawił już swojego wartego 5 tysięcy maksymalnie Passata z dieslem na kołki i pobiegł zamówić nowy samochód Xiaomi. Idźcie, namawiajcie. Najtaniej za 120 tysięcy. Tak. I to jest 120, to jest 120 tysięcy w Chinach. Gdyby to trafiło właśnie kiedykolwiek do Europy, to będzie potężnie droższe. No właśnie, bo te ceny, które podał Jacek, są jak najbardziej prawidłowe, tylko że Jacek je przeliczył z yuanów, bo to są bezpośrednio z yuanów, to są z chińskich cen przeliczane ceny. No, także życzę powodzenia. Oczywiście ja wiem, że warszawska bańka teraz siedzi obsidniona niczym mopsy i już tylko przebiera nóżkami, żeby potestować te samochody, jak tylko dotrą do Europy. Natomiast, no właśnie, no...
Wszystko jest super, ale tak zawsze powtarzam tym fanom elektromobilności. Wiecie co? A ja właśnie tankuję diesla pod korek i jadę sobie do Szczecina i z powrotem naraz. Dołączycie? Ja wiem, że wy tam pewnie będziecie trochę szybciej ode mnie, tylko że ja nie będę musiał stawać po drodze na kawę, siku, papieroska, etc., bo nie będę musiał nic z samochodem robić. Pojadę, wyrzucę paczkę, wracam nawet nie gasząc silnika. A wy? No i powodzenia. Tyle w temacie elektromobilności. Trochę mniej spektakularna premiera, ale za to obu tych urządzeń nie trzeba tankować. Ładować niestety również trzeba. Premiera jest mniej spektakularna, premiera Vivo. Dwa fajne smartfoniki składane w Vivo X Fold 3 i X Fold 3 Pro. Ale z tą baterią dojedziecie do Szczecina bez ładowania. Wydawałoby się, to znaczy, jeżeli chodzi o Vivo, jak będziecie jechali z tymi smartfonami, to dacie radę dojechać nawet tutaj z powrotem prawdopodobnie. Bo to raptem ile, nie wiem, ze 12 godzin, jak są no, korki. Tak, wiesz, zależy, czy będziecie mieli nawigację i Janosika odpalone. A macie, ja mówię 12 godzin, bo wiem, gdzie mieszkam, tak? Ja mówię, że z Łodzi mniej więcej 12 godzin w tej i z powrotem, ale z Warszawy no tak. Nie dużo mniej, no troszkę mniej jednak. Mm-hmm. I teraz tak, Vivo X Fold 3 i wersja Pro jednak mają różnice. To, co mają wspólne, to wyświetlacze, chociaż te wyświetlacze też się troszeczkę różnią, ale tego nie widać w specyfikacjach. A Vivo wrzuciło tam na ten wyświetlacz, ten mniejszy, AMOLED LTPO 120 Hz, 6,53 cala. Dziwna rozdzielczość, bo to jest taka rozdzielczość z cyferkami takimi niezwykłymi, 1172x2748 i również LTPO AMOLED, tym razem już wiadomo, elastyczny, 120 Hz, 803. I tu jest ta rozdzielczość troszeczkę bardziej sensowna, bo jest 2200x2480, także łatwiej zapamiętać. Tak, no wiesz, ta zewnętrzna rozdziałka wynika z tego, że ten ekran jednak ma ciutkę inne proporcje niż w klasycznym smartfonie, jest jednak z tych węższych. Co prawda nie jest tak ekstremalnie wąski jak w Foldzie, dajmy na to od Samsunga, ale jednak jest na przykład no, węższy niż powiedzmy w składanym OnePlusie Open. Natomiast jak się przyjrzycie bardzo tak naprawdę, to się okaże, że tych różnic tam jest całkiem sporo. Różnice wynikają na samym początku już z wagi i z rozmiarów telefonów, bo one się jednak różnią i rozmiarami, i wagą. Wersja Pro jest troszeczkę cięższa. Natomiast różni je również i bateria, ponieważ w wersji podstawowej jest 5500, w wersji Pro jest 5700. Ale również i ładowanie, dlatego że do wersji podstawowej jest dodawana ładowarka 80-watowa i z taką mocą jest ten smartfon ładowany również, znaczy tak to szybkie ładowanie tam działa. Natomiast jeżeli chodzi o wersję Pro, tam jest ładowanie 100-watowe, ale ładowarkę dokładają 120-watową, taką z górką. A do tego jest jeszcze 50-watowe ładowanie bezprzewodowe. Jest różnica oczywiście dotycząca jakby najistotniejszej części w smartfonie, czyli procesora. Ta różnica nie jest jakaś gigantyczna, ale jednak jest, ponieważ w podstawce będziemy mieli 8 Snapdragona generacji drugiej, natomiast w wersji Pro jest również 8, ale generacji trzeciej. Trzeciej, dokładnie. Ta różnica również dotyczy najwyraźniej obudów, dlatego że w przypadku odporności na wodę, wilgoć, zalanie, w przypadku jednego jest podawany standard IPX4, natomiast w przypadku drugiego IPX8, czyli widać od razu, że ta wersja Pro jednak no, musi mieć troszeczkę bardziej mechanicznie odporną obudowę na zalanie czy wilgoć. Jest różnica także, jeżeli chodzi o tiery pamięci. Wersja podstawowa ma tych tierów pamięci troszeczkę więcej. Tam jest 256, 512 albo 1 tera pamięci dla użytkownika i 12 albo 16 ramów w zależności od tego, co wybierzecie. Natomiast w wersji Pro znajdziecie albo 512 albo 1 tera dla użytkownika, natomiast pamięć RAM jest stała i to jest 16 GB. Podobnie wyglądają aparaty fotograficzne, ale też jednak różnice są. Tak, identyczne aparaty są z przodu, bo tam jest 32 megapiksele i identyczne mamy matryce szerokokątne, dlatego że to jest 50 megapikseli Samsunga JN1, tam jest matryca. Natomiast cała reszta się różni.
Co prawda główny aparat w obu jednostkach to jest 50 megapikseli, ale w wersji podstawowej to jest Sony IMX920, natomiast w wersji Pro to jest matryca OmniVision OV50H. Obie oczywiście mają optyczną stabilizację obrazu. W przypadku z kolei tych trzecich aparatów, tutaj też mamy różnicę i to zarówno różnicę marki, jak i rozdzielczości, ponieważ w podstawce znajdziecie 50-megapikselowego Sony w IMX816 z optyczną stabilizacją obrazu, natomiast w wersji Pro również OmniVision 64 megapiksele tym razem i to jest OV64B. I tam jest również optyczna stabilizacja obrazu, z tym, że tutaj macie dodatkowo trzykrotne powiększenie bezstratne i stukrotne powiększenie cyfrowe. Różnie Vivo nazywa te aparaty, ponieważ w podstawce nazywa ten aparat z tym lepszym troszeczkę obiektywem aparatem portretowym, natomiast w przypadku wersji Pro już mówimy o aparacie z obiektywem tele. I to są niemal wszystkie różnice. Ja znalazłem jeszcze jedną rzecz. Nie wiem czy zerkałeś w specyfikację i czy zwróciłeś uwagę. Wersja Pro ma dodatkowo w czujnikach barometr, którego nie widziałem z kolei. Możliwe, że to jest omsknięcie i możliwe, że... Bo mi się wydaje, że tak. W wersji Pro dodatkowo wśród czujników jest barometr, którego w wersji podstawowej na stronach Vivo po prostu nie ma. Nie wiem, podobają Ci się te smartfony, słuchaj, jeżeli chodzi o design? Tak, zdecydowanie, bo tak naprawdę najważniejsze w nich jest to, że są bardzo lekkie, jak na składaki, i bardzo smukłe, bo tam one mają, ja gdzieś nawet o tym pisałem, 4,65 po rozłożeniu, czyli to jest naprawdę cieniutkie urządzonko, a mimo to zmieści w nich duże baterie i przyzwoite aparaty fotograficzne, to jest szczęśliwe. Bo cała reszta, no kurczę, powiedzmy to wprost, jest taki dosyć typowy już składak. Czekaj, mówisz aparaty fotograficzne, żebyśmy ludzi nie wprowadzili w błąd. Aparaty fotograficzne okej, ale to 4,65 to jest bez wyspy z aparatami grubość. No tak, nie, no oczywiście wyspa w każdym telefonie wystaje, natomiast chodzi mi o samą smukłość, bo nawet jak ten telefon złożymy, to on nadal będzie smuklutki. I z tego, co widzę, ma to, co lubię w składakach, czyli obudowę z lekkimi zaokrągleniami, tak żeby palucha wsunąć między połówki obudowy i łatwo go otwierać. Niektóre składaki, niestety teraz przyszła moda na płaskie boki obudowy i je się trudniej otwiera jedną dłonią. A ja, wiecie, ja się już przyzwyczaiłem do tego, że składak otwieram jedną dłonią. Pach, wsuwam kciuk pomiędzy połówki i wtedy, jak one są wyokrąglone, to jest to dużo łatwiejsze. I z tego, co widzę na renderach, to Vivo właśnie to ma. A przy tym jest cieniusieńkie, także kurczę, no mnie się strasznie podoba to urządzonko. No niestety nie dotrze do nas. To też musimy dosyć stanowczo powiedzieć, bo niestety Vivo w Polsce nie ma, a ceny by były fajne, myślę, bo słuchajcie, mam cennik, tych opcji pamięciowych jest multum. Natomiast ceny zaczynają się w przeliczeniu od 3,5 z groszami. Za podstawowy 12256, a najdroższe wydanie, czyli model Pro z pamięcią 16 giga plus 1 tera, to wydatek nieco ponad 6 tysięcy, czyli topowe Vivo składane kosztowałoby mniej więcej prawdopodobnie u nas w okolicach tamtych 7-8, czyli pi razy oko tyle, co normalne foldy u nas kosztują, konkurencyjne. I mogłoby zrobić robotę, bo dostalibyśmy, no, nie wiem czy na pewno, ale najprawdopodobniej jedne z lepszych aparatów, jakie można mieć w składaku, plus bardzo smukłą i lekką obudowę. No to jest naprawdę ważne, bo jednak składane telefony są grubsze. I jak ta połówka obudowy jest cieniutka, a tu ma poniżej 0,5 cm, no to załóżmy, że nawet jak dorzucimy do tego ramkę aparatu, no to niewiele ponad centymetr grubości, czyli kurczę, no w zasadzie tak jak normalny smartfon z wystającym aparatem, no bo nie dawajcie się to szukać, że jakiś tam smartfon ma, nie wiem, 8 mm grubości, nie, on ma 8 mm grubości bez ramki aparatu, no to ten bez ramki aparatu ma 4,65 razy 2, tak? No. Tutaj, jak tutaj patrzę na rendery, to wygląda troszeczkę jakby cała wyspa z aparatami była mniej więcej tak gruba jak połówka tego smartfona, czyli tam trzeba doliczyć te prawie 5 mm. Także po złożeniu, no po złożeniu będzie ile będzie. No.
Także tak, on jest cienki, jest na pewno smukły, tylko ta wyspa z aparatami jednak wystaje, także całościowa grubość jest rzeczywiście dosyć potężna, co się trudno zresztą dziwić, dlatego że są tam jednak aparaty fotograficzne, które potrzebują mieć miejsce i niewiele na to poradzi. Mnie No te smartfony, powiem szczerze, tak, no niby się podobają. Podobają mi się rzeczywiście szczególnie poszczególne wersje kolorystyczne, dlatego że jako całość, jako bryłę, no, że tak powiem, designu wyspy z aparatami nie oceniam jakoś bardzo wysoko. Ona mi się nie podoba po prostu zwyczajnie. To w ogóle design tych telefonów jest nader zwyczajny. Mówisz o wersjach kolorystycznych. No super, mamy dwie, czarną i białą. Tak, no ja właśnie dlatego mówię. Mówię po prostu o tym, że białe wyglądają jednak troszeczkę korzystniej. No lepiej wyglądają. Może przez ten kontrast pomiędzy białą obudową a czarną wyspą z aparatami, bo ta wyspa jest czarna zarówno w jednej, ale jak i wiesz, w drugiej jeszcze wersji. w białej wersji masz srebrną ramkę, natomiast w czarnej masz ramkę ciemniejszą. To też dodaje, ta jasna srebrna ramka dodaje smartfonowi szyku. No mów co Tak, chcesz. na pewno. Tutaj nie będę się spierał, bo to jest w jakiś sposób rzeczywiście oczywiste. Niemniej są to smartfony rzeczywiście dosyć fajne, jeżeli chodzi o ceny. Wydają się rzeczywiście atrakcyjne. Szkoda, że rzeczywiście do nas nie trafią. Ale to nie jest jedyne urządzenie Vivo, jakie producent pokazał podczas tej premiery, dlatego że pokazali również tablet. Tak, dokładnie. Pokazali tablet i to nawet taki dosyć mocny, bo i rozdziałka ekranu jest fajna, i odświeżanie jest fajne, i procesor jest fajny, i pamięci są fajne. No, a cena wcale nie jest przegięta. Vivo Pad 3 Pro się to nazywa. Ekran co prawda LCD 13 cali, ale z rozdziałką, muszę przeczytać, słuchajcie, bo nie mam pamięci, 3096 na 2064 piksele z odświeżaniem 144-hercowym. Jasnością 900 nitów, czyli jak na LCD to dobra. Sercem jest MediaTek Dimensity 9300, a pamięci to oczywiście DDR5X i UFS 4.0. Oprócz najniższej wersji, która ma 3.1, ale no to drobny szczególik. Aparaty no w tabletach są nieistotne, ale 8 z przodu, 13 z tyłu. 8 głośników za to jest, no bo jednak dźwięk by się przydało mieć dobry w tablecie, więc dali 8 głośników, przy czym tak naprawdę to są 4 głośniki składające się z przetwornika wysoko- i niskotonowego, także zresztą w ogóle, czy możemy mówić o niskich tonach w przypadku czegoś, co ma, nie wiem, centymetrową membranę? Nie, nie możemy. Otóż nie, nie możemy, natomiast no, rozumiecie, co mam na myśli, tak? No, są tak naprawdę 4 głośniki dwutorowe, tak? I bateria 11500 z 66-watowym ładowaniem, też niezłym, a ceny, słuchajcie, od 1650 po raptem 2200. Oczywiście w Chinach niestety, Chińczycy to mają dobrze. No ale ten tablet, no dopasiony, nie? No tutaj ekran, tutaj jeszcze nie mu dać, nie? Tutaj jest rzeczywiście cienko, co prawda wyspa z aparatami też jest, ale przy takiej powierzchni roboczej to ona średnio się liczy, powiem szczerze. Tutaj jest troszeczkę ponad 6 mm grubości, co sprawia, że ten tablet jest po prostu fajny. Mnie się najbardziej w nim, powiem szczerze, podoba stosunek boków, dlatego że to jest tablet dla ludzi, którzy czytają i oglądają rzeczy, tak? Znaczy, oglądają rzeczy, które nie są filmami panoramicznymi, bo tutaj nikt nie skorzysta. Natomiast dla mnie fajny jest ten tablet, dlatego że oferuje rzeczy, które no poza tymi multimediami najbardziej oczywistymi, czyli właśnie filmami, bardzo fajnie się wpasowują. Zwróćcie uwagę, że zarówno strony internetowe, znaczy nie, strony internetowe są dopasowywane do komórek, ale te, które są do desktopów, są dopasowywane nadal do desktopów 4x3 najczęściej. I to jest zupełnie przedziwne. Ale czy się chce poczytać książkę, czy się, książki się dopasowują, ale komiksy na przykład, jeżeli chce się poczytać, pooglądać, to ten tablet jest rzeczywiście bardzo fajny do tego. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, będziecie mieli paski, no. Chcecie czy nie chcecie, będziecie mieli paski. No chyba, że serial oglądacie w tradycyjniejszych proporcjach, no to... A, to można, no. Seriale są w 4x3? No starsze są oczywiście, no jak nie. Ja nawet słuchaj, ostatnio byłem zaskoczony, włączyłem sobie któryś z kanałów telewizyjnych, tam nie pamiętam już, whatever. Siedziałem, klikałem pilotem, i nagle mi się zrobiły ciemne paski po bokach na telewizorze, ja oczy.
No serial. Serial, który pamiętam, okej, oglądałem go w okolicach tam lat 2000 wczesnych. Kurczę, patrzę, a tu jeszcze w 4 na 3 normalnie nadawali. Nic z tym nie robili. No telewizor oczywiście zareagował po chwili i próbował coś ogarnąć, ale ja wróciłem ręcznie do starego formatu, no bo był jakby naturalny. No takie rzeczy się jeszcze zdarzają, słuchajcie. Więc... No to jest raczej syndrom bicia licznika, a nie tego, że to jest niedawny serial, bo to już nie jest niedawny. Nie, serial jest, ja nie mówię, ale no, czy musimy oglądać... W tym czasie dziecko by ci zdążyło dorosnąć, wyjść za mąż albo się ożenić i mieć kolejne dziecko. Nie, oczywiście, nie. Także słuchaj, to nie nowy serial. A ja nie mówię, że nowy. Ja mówię, że w ogóle serial, bo ja na przykład nowych seriali nie oglądam w ogóle, no sorry. Na serwisach streamingowych oglądam wyłącznie filmy. Serial obejrzałem jeden, nie, przepraszam, dwa. Dwa w dodatku oba polskie. No. A to żałuj, bo bywają dobre seriale. Co prawda to jest, trochę jak grzebanie w śmietniku, ale daje się naprawdę znaleźć całkiem fajne seriale. Ja właśnie znalazłem, co prawda ludzie narzekają, podobnie jak w przypadku innych seriali, na Woke, ale ten serial jest przynajmniej zrobiony dobrze, mówię o Halo. Jest właśnie drugi sezon w tej chwili i serial jest zrobiony bardzo fajnie. Co prawda większość bohaterów to kobitki, ale kobitki, które są naprawdę bardzo fajne i bardzo, bardzo dobrze te role grają, to są rzeczywiście aktorki, a nie kobiety wzięte z łapanki, żeby uzupełnić stosunek kobiet do mężczyzn w dziele filmowym. Jest również sporo czarnych i świetnie grających aktorów, naprawdę, bo każdy właściwie, który nie się pojawia... Nie używaj tego słowa. Nie wolno mówić. Nie wolno tak mówić. Ale dlaczego nie wolno? Aktorzy alternatywnej pigmentacji. Nie, w Stanach jest ogólnie przyjęte, jest pozwolenie zarówno w mediach, jak i wszędzie indziej na mówienie o... W czarnych aktorach. To, że nie wolno używać specyficznego słowa po angielsku w Stanach, to jest normalne, ponieważ jest to tam słowo obraźliwe. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, to chyba tylko najgłębsza lewica lewicy nie pozwala na używanie słowa czarny, dlatego że to po prostu no, im przeszkadza. Natomiast globalnie, w ogólnym jakby przestrzeni kulturalnej Stanów Zjednoczonych jest to słowo używane. Zarówno przez białych, jak i przez nie wiem, no nazwijmy ich Afroamerykanów, mimo tego, że to nie jest dobra nazwa. Według mnie po celna trochę, bo robi krzywdę. Bo kolor skóry nie definiuje kontynentu pochodzenia. No. Tak, dokładnie. Natomiast mówię, no. Tak się udarło, nie? W kwestiach informacyjnych trzeba jakichś słów używać, w związku z tym, a wiadomo, że nikt specjalnie nie chce używać słów obraźliwych. Natomiast dla samej identyfikacji trzeba, podobnie jak się mówi o białych aktorach, tak? Nie ma żadnej różnicy, to nie ma pejoratywnego zabarwienia ani w Polsce, ani w Stanach Zjednoczonych. Po prostu gdzieś uzgodniono jakiś konsensus i wiem, że w ten sposób słowo jest po prostu używane. Dlatego go używam bez jakiegoś takiego bronienia się i bez żachania się, że ojej, żeby ktoś się nie obraził. Nie, no mówię, to nie jest słowo obraźliwe i ja go nie używam w kontekście obraźliwym. Natomiast Halo polecam tak czy inaczej, bo po prostu fajny serial jest, mimo tego, że w drugim sezonie trochę przynudzają, są naprawdę bardzo dobre odcinki. Ja z dużą przyjemnością obejrzałem, chociaż powiem szczerze, że w roli Master Chiefa chętniej bym widział takiego fajnego aktora, który wystąpił w innym serialu, w serialu Reach, i który mi do Master Chiefa po prostu znacznie bardziej pasuje. Ja nie jestem wielkim fanem Halo, jeżeli chodzi o gry. Nie, broń Boże, natomiast serial mi się po prostu podoba. To trochę tak jak w przypadku różnych innych produkcji serialowo-growych, gdzie gier nie tykam, a seriale są po prostu bardzo fajne. Ale wróćmy. Wróćmy, bo jest jeszcze jedno Vivo, o którym warto powiedzieć, dlatego że miało premierę w tym tygodniu, mianowicie Vivo V40 SE 5G. Czy to jest smartfon wart grzechu? No mam AMOLEDowy wyświetlacz. To może już mówi coś na plus. Ma Snapdragona 4 generacji. To też wiele mówi. No tak, no to znaczy umieszcza go jakby na konkretnej półce i myślę, że to jest nadal nie najgorsza półka i nadal nie najgorszy wybór. No. Smartfon obsługuje 5G, jako że czwórka w generacji drugiej obsługuje 5G. 667 wyświetlacz, Full HD pracujący przy 120 Hz i to jest też dobra rekomendacja, żeby się tym smartfonem... 1800 nitki ma. Słucham?
I 1800 nitków, to też warto wspomnieć, że tak, jest. Tak, to jest jasny ekran, ale to jest AMOLED, w związku z tym jakby nie ma innego ja bym się tego spodziewał, tak? Tylko że to jest też ta jasność w piku podawana, tak? Nie, no, oczywiście, wiadomka, no przecież cudów nie ma. Tylko że tutaj jest rzecz dziwna, dlatego że w specyfikacji tego smartfona na w stronie producenta jest rzeczywiście podawane 1800, no, i podawane, że właśnie w piku, że to jest HBM, natomiast jeżeli chodzi o infografiki, to tam jest 120, tak jak w pierwowzorze tego smartfona. Że nie 120, tylko 1200. I tu, przepraszam. Tak jak w pierwowzorze tego smartfona. Także tutaj trudno jest powiedzieć tak naprawdę, co producent chce przez to powiedzieć. Ja powiem szczerze, że nie łapię, jeżeli podaje różne wartości dotyczące jakby tego samego parametru. Nie ponieważ Vivo, jak już wspomnieliśmy, jest u nas nieobecny, to myślę, że widzą, wystarczy informacja, że jasność jest w porządku, wystarczająca. Nie jest super wysoka, ale nie mała już. Taka akurat. Żeby telefon dało się w słoneczny dzień jak dziś obsługiwać. O. Pamięć jedna 256 plus 8, natomiast jest slot na karty pamięci. Z tyłu jest 50 i 8 i 2, natomiast z przodu jest 16 megapikseli. I to właściwie chyba tyle, bo cena, nie ma optycznej stabilizacji obrazu. Nie ma. Cena, moi drodzy, między 250 a 300 euro, czyli 1100-1300 ziko, ale tak jak powiedziałem, no nie u nas, tak, ale gdzieś tam jeszcze w Europie Vivo się kręci, więc będzie, zaraz próbuję. A, w Austrii na przykład, jakby ktoś jechał przez Austrię i bardzo chciał, to sobie może kupić. Smartfon specyficzny, ale wart grzechu, jeżeli się ktoś zastanawia nad tego typu konfiguracją i cena wam przede wszystkim będzie pasowała, bo to tak, jest, cena gra sporą dosyć rolę. Na ekranu warto w sumie. Jeżeli chodzi o wersje kolorystyczne, jest czarna i taka lila, całkiem niebrzydkie, nie wygląda to źle. Co prawda ta lila to jest taka właśnie dziwna, ta skóra syntetyczna, natomiast czarna jest ładna, dlatego że tam jest taki rzucik w rąby. I to całkiem sympatycznie wygląda. Nie jest to po prostu czarna powierzchnia, ale jest urozmaicona rzeczywiście. Także smartfonik niebrzydki. Ale również Samsung się troszeczkę ożywił w tym tygodniu, chociaż to jest dziwne ożywienie się, bo ja znalazłem tę premierę w Brazylii, powiem szczerze. Tak, bo tam zadebiutował Galaxy M55 5G, oczywiście. I to jest smartfon podobny zupełnie do niczego, albo podobny do wszystkich innych smartfonów Samsunga. Tak, no wygląda jak typowy Samsung, ale łatwo go odróżnić od serii A aktualnej, bo seria A aktualna ma i garba na wysokości przycisków i bardziej płaskie boki, a ten tak trochę w takim starym jeszcze samsungowym stylu z zaokrąglonym boczkiem. Ale oczywiście trzy guziczki aparatów na tyle. I właśnie przy aparatach się robi ciekawie, bo słuchajcie, jest 50 megapikseli, jak się zapewne domyślacie, z tyłu, z optyczną stabilizacją nawet. Obok 8 i 2 do makro, natomiast z przodu też jest 50 megapikseli i to jest coś, co troszeczkę zaskakuje. I nie jest to jedyna rzecz, która zaskakuje, jeżeli chodzi o specyfikację. Zaskakuje ten smartfon jeszcze jednym. Galaxy M55. Średnio. A moc ładowania jak we flagowcu. Oczywiście we flagowcu Samsunga 45 W. Czyli jest to moc jak w typowym średniaku, natomiast jak na Samsunga to, bo zwykle jest generalnie 25 W, nie? No, a tu mamy 45 W, oczywiście bateria 5000, jak się zapewne domyśleliście. Snapdragon 7, czyli całkiem nieźle pierwszej generacji, 8256 pamięci, miejsce na microSD. Jest oczywiście Samsungowy interfejs, jedni lubią, inni nie. I w zasadzie tyle. Aha, no i AMOLED z przodu, tak? 6,7 cala, Full HD. Patrzę, jakie odświeżenie, bo nie pamiętam, nie wkułem na pamięć. 120 Hz. Podekranowy czytnik linii papilarnych. OIP, kurczę, nie pamiętam. Jakieś tam chyba jest. To znaczy, powiem szczerze, że nie zauważyłem, żeby Samsung umieścił, ale no, jakieś pewnie jest, no, bo oni certyfikują tak jest, czy inaczej. Jest Samsung. Tylko najwyraźniej jest takie, że się nie bardzo jest czym chwalić. No. Czyli telefon ciekawy ze względu na to, że jest to średniak, ale ma ponad średniakowy aparat do selfie i ładowanie jak na Samsunga szybkie.
Co do ceny, słuchajcie, jest zabawnie, bo przeliczyłem sobie z reali i wychodzi to ponad 2400. No nie mało jak na taki telefon, tylko że kurczę, wiecie co, nie ma co Brazylii i tamtejszego cennika brać tak serio, bo tam jest jeszcze gorzej jak u nas. Tam jest drożej, jak nawet jak w Polsce, co już jak na elektronikę, żeby elektronika była droższa niż w Polsce, to jest buch, no ale niestety w Brazylii mają jeszcze gorzej. Także słuchajcie, nie mamy tak źle jednak. Mamy drogo, ale jeszcze nie aż tak drogo jak w Brazylii. Ja myślę, że u nas ten telefon by był w półeczce ciutkę niższej, tak 1,999 by wyskoczył, jeżeli by wyskoczył, ale nie wiem, czy wyskoczy. No to u nas pewnie nie będzie miał literki M z przodu. Może tak, możliwe, że zobaczymy, ale tak, no jako A na pewno się nie pojawi, bo nie będzie. Nie, F, jeżeli już to ale F. No, też niekoniecznie u nas, prędzej M-kę bym widział u nas, no u nas były M-ki, nie? Okej. Okay. Diabli wiedzą, no w każdym razie słuchajcie, no myślę, że tak w okolicach dwójki ten telefon może kosztować, no i tak jak powiedziałem, ciekawa specyfikacja, bo takie nieoczywiste elementy, tak jakbyście kazali mi strzelić, to bym powiedział, że pewnie z przodu wsadzi 16 albo 32 mega maksymalnie, a ładowanie jest 25-watowej, to bym w ciemno powiedział, jakbyście mnie zapytali, ile, jak szybko ładuje Galaxy M55, a ja odpowiem na 25 watów. No i bym się nabrał, bo zrobili niespodziankę. Myślę, że oni sami zrobili tego psikusa, żeby wszystkie media się pomyliły i zwróciły uwagę na ten telefon. 25 albo 22,5. Ja powiem szczerze, że nie sprawdziłem klonów, ale już sprawdzam. Ten smartfon będzie się również nazywał Galaxy C55. W Chinach to oni mają w ogóle inne oznaczenia. W Chinach oni mają trzycyfrowe, w związku z to będzie C55-60. Natomiast poza M jest jeszcze B, E i F, tak jak mówiłem. No ale to nie u nas. Nie, u nas będzie M-ka. To nie u nas. U nas będzie M-ka. F będzie w Indiach, o, tam gdzieś, w Bangladeszach i tym podobnych Pakistanach. W każdym razie C55, B55, przepraszam, C55, M55, F55 i E55 to jest dokładnie ten sam smartfon. Mogą się różnić tierami pamięci, mogą się różnić innymi rzeczami. W tej chwili sprawdziłem w każdym razie, tego będzie dosyć sporo na całym świecie, także... Kurczę, właśnie by się nie zdziwił, jakby gdzieś właśnie jakby na którymś rynku i z którąś literką go nie wykastrowali z tego aparatu do selfie, z tego ładowania. A to nie bardzo możliwe. Nie będę zdziwiony, więc wy też nie bądźcie. Warto zwracać uwagę na to, co się kupuje, bez względu na to, jak się nazywa, najlepiej zawsze dowiedzieć się u producenta. A jeszcze lepiej dowiedzieć się organoleptycznie, sprawdzając to z pudełkiem, z etykietą na tyle telefonu, jeżeli ma albo w środku, jest w środku w tej chwili, rzadko można się dostać do środka, żeby cokolwiek sprawdzić. Zawsze można poprosić sprzedawcę o pokazanie pudełka. Tam będzie troszeczkę wiadomo, można sobie sprawdzić w internecie po oznaczeniu literowo-cyfrowym, co ten smartfon w środku ma. Od biedy tak, o ile to oznaczenie będzie na pudełku. A jak już jesteśmy przy klonach, to taki klon, że witki opadywują. Poco C61. Poco C61, czyli tak naprawdę doskonale nam już wcześniej znany Redmi A3. Budżetu wam, nie wiem, czy byśmy w ogóle już go nie zapowiadali. W każdym razie... Myśmy mówili o nim w zeszłym tygodniu, tak naprawdę. Galio G36, ekran HD+, nic wielkiego, 10-watowe ładowanie, 5000 bateria, 5 megapikseli z przodu, 8 z tyłu, goryl trzeci na ekranie, tyle. Nie ma co się rozwodzić, w każdym razie Poco C61 doczekał się już cennika. Póki co w Indiach, 4,64 albo 6,128, w przeliczeniu 360-400 parę złotych. Dobra, przy tej cenie ujdzie. No ale to już kupcie ten droższy z tą większą pamięcią, jak już byście musieli kupować dla niego Poco. We Francji zadebiutował Honor 90 Smart, obsługujący 4G, ale mający za to aparat 108 megapikseli. No i co z tego? Co? Nie wiem, co z tego. Od po prostu mówię, że ma aparat 108 megapikseli. To jest jedna z tych rzeczy, które go ewentualnie wyróżniają na półce. Bateryjka ponad 5300 też go wyróżnia na półce. Jest wyświetlacz Full HD IPS-owy, co prawda 6,8 cala.
Nie widać, że miał jakąś specjalną częstotliwość odświeżania. Możliwe, że ma troszeczkę podwyższoną, ale Francuzi nie to podają by specyfikacji. To by natomiast napisali, w środku sieci Dimensity 6020, a jeżeli chodzi o pamięć, to jest biedniutko, bo 128 plus 4. Także cała ta reszta specyfikacji chyba tak, na osłodę tego, że ten smartfon będzie tak średnio działał. No właśnie i się kurczę, cały czas zastanawiam, skąd ta nazwa. Smartfon, że to smartfon, okej, okay. No bo tak, no smartfon, no okej, okay, no smartfon, no faktycznie jest to smartfon, nie da się zaprzeczyć, ale ani żadnego tam jakiegoś rozbudowanego jaja nie ma, ani jakiejś dopasionej specyfikacji też nie ma, ale taki niedrogi, średni, jak w okolicach tysiaka wychodzi na nasze. Nic strasznego w nim nie ma, poza tym marnym RAM-em. Tak jak się zastanawiam, to jedyna rzecz, która pozwala mieć nadzieję, że to będzie działało, to jest to, że to na EMUI działa. Znaczy tam jest ten Magic OS, co prawda, ale to jest przerobiony EMUI, który zarządza pamięcią. Jednym się podoba to zarządzanie, innym nie. Przy 4 giga to jest zarządzanie niezbędne, to znaczy kilowanie aplikacji w tle, które działają troszeczkę dłużej niż zarządzanie powinny. Zarządzanie niezbędne, a co agresywne. To znaczy, tutaj ludzie narzekają, ale narzekają dlatego, że nie wiedzą, że to można sobie ustawić, dlatego że można sobie ustawić priorytet dla aplikacji w ustawieniach, tak, i wtedy tak, telefon nie będzie kilował. Nie tylko będzie przy 4 giga RAMu to nie kilowanie aplikacji w tle automatycznej skończy się tak, że wam przestanie działać i trzeba będzie resetować. No. Tak to tak będzie jest, wyglądało. Jak Jacek powiedział. W związku z tym albo nie kupować smartfona z 4 giga RAMu, albo pozwolić mu na to, żeby zarządzał aplikacjami w tle i wyłączał to, co trzeba wyłączyć, bo inaczej nie podziała się na to. Ja bym powiedział, żeby nie kupować po prostu. Czy jak to teraz ostatnio słyszałem, nie kupywać. Bardzo mi się spodobało, nie kupywać. Jest jeszcze lepszy Honor, który debiutował właściwie jeden Honor pod dwiema nazwami. Na szczęście debiutował w Chinach. To jest Honor Play 50, który ma troszeczkę jeszcze biedniejszą specyfikację tak naprawdę. Tam jest Dimensity w setka z plusem i jest obsługa 5G, no niby fajnie, ale IPS wyświetla 6,56 w HD pracujący przy 90 Hz. Z pamięcią jest troszeczkę mniej biednie niż w tym, który kupicie we Francji. Jest 128, 256, 6 albo 8 giga pamięci RAM. Natomiast bieda kompletna jest z aparatami. Jak spojrzycie na rendery, to on wygląda jakby nie wiadomo znowu jaki aparat miał z tyłu. Natomiast tam jest tylko 13 megapikseli i z przodu jest piątka, to jest absolutne minimum, no, ale świadczące o tym, że w ogóle smartfon ma aparaty, tak? No. Wydaje mi się, że to lekka przesada. Na szczęście na razie wyłącznie na rynku chińskim przy sprzyjających wiatrach nie pokaże się w Europie, chociaż diabli nie, jednak, powiem szczerze. Ale Jacek, a propos, jak już przy nim jesteśmy, są dwa warianty, Play 50 i Play 50M. Zauważyłeś, czym one się różnią poza kanałem dystrybucji i cenami? Nie, one się różnią się wyłącznie tym, że jedna wersja jest operatorską wersją, i różnią się kolorami jeszcze do tego. No tak, kolory. Jeden ma 3 kolory, drugi 2. W zależności od tego, gdzie będzie sprzedawany, czy w sklepach na wolnym rynku, czy będzie sprzedawany w China Telecom, to jeden po prostu. Jest tylko online dostępny, a drugi w retailu takim, że można iść wziąć łapkę. No to jest ta różnica. I za wzięcie łapkę Chińczycy sobie doliczają ekstra, bo mimo tego samego tieru pamięci ten smartfon, który będzie leżał w sklepach na półce, jest droższy. Nie różni się niczym, przynajmniej w oficjalnych specyfikacjach, poza właśnie kolorami i sposobem, w jaki jest sprzedawany. Także zdaje mi się, że tutaj nie bardzo jest co szukać. I to tyle, jeżeli chodzi o Honory. Natomiast dzisiaj wpadło mi w oko i to zainteresuje przede wszystkim pewnie fanów marki, w Nubia, właściwie fanów dwóch marek, bo Nubia wypuściła wreszcie zapowiadany od właściwie premiery głównej linii smartfonów Red Magic 9, wypuściła Magic 9 Pro z plusem Bumblebee. Bumblebee to jest, no sami wiecie, tak? Takie roboty, co to się z samochodów kurde, albo z panie, ja się ubrałem pod kolor dzisiaj, widziałeś? No, znaczy musiałbyś mieć jeszcze jakieś takie czarne i niebieskie elementy. O, mam czarne. No, czarne trochę masz, niebieskich ci brakuje. Tam on ma niebieskie wykończenia na tych górnych. Mam niebieskie, o. Gdzie?
A teraz widzisz? Tu. A, nie widzę, bo cię widzę z tym z opóźnieniem, okay. Patrzę no na to bierzcie innego. mi na słowo. Ale technicznie to się niczym nie różnią, bo jeszcze druga wersja wyszła ze 60 tej fotograficznej, też jeszcze bardziej fotograficzna, dołożyli AI związane z fotografią i takie no trochę samsungowe tam też tłumaczenie w locie, ale wiadomo, że to po chińsku głównie będzie gadać i tak dalej. No, nowy wzór obudowy, przy czym tak naprawdę kolorki zmieniono. No i technicznie to jest ten sam telefon. Ja myślę, że te wcześniejsze wersje Z60 Ultra też dostaną te AI w drodze update'u. Czyli od po prostu zrobimy sobie high peak, podtrzymamy zainteresowanie modelem. No jest to jest ten taki, co tak wygląda dziwnie bardzo. No nadal wygląda dziwnie, ale jest ciekawy na swój sposób. Jest na swój sposób ciekawy. Natomiast ja was może nie tyle przestrzegam przed nubiami, co ostrzegam, że mogą mieć chyba wszystkie w tej chwili już, bo kolejny mam w ręku i ma ten sam problem z działaniem płatności NFC, przynajmniej w Europie. No i sprawdźcie soft, bo jeżeli jest soft global, to powinno być ok, natomiast jeżeli bierzecie bezpośrednio z Chin, to złapiecie się za głowę. A propos, jutro, obiecuję, że jutro słowo Wojka Kłamczucha wjedzie recenzja właśnie chińskiej Nubi. Takiej chińskiej przyjechanej z Chin, bez Google'a, bez niczego, za to ze z chińskimi krzaczkami. O, to was zapraszam. No i dowiecie się, co sądzę o tym telefonie, a mam bardzo mieszane odczucia. Pomieszanie zachwytu i nienawiści. Jest tak, że Red Magic 9 Pro z plusem w tej wersji Bumblebee dostaniecie niestety wyłącznie w jednym tierze pamięci. To jest 512 plus 16. Natomiast ten sam telefon, jeżeli kupicie go w jakiejś z tych wersji standardowych, można mieć więcej RAMu po prostu i można mieć więcej pamięci głównej, bo tam nawet jest 1 tera i w tego RAMu też jest więcej. Nie pamiętam już w tej chwili ile, czy 18, czy 24. W każdym razie są wersje, gdzie jest więcej. No a poza tym dostaniecie gadżety tematyczne, tam i pudełko tak, jest fajne dosyć i do tego pudełka jest ładowarka też tematyczna z symbolem Transformersów. I pin jest ten do wyciągania tacek też ze znaczkiem odpowiedni, plecki z wytłoczeniem na wiatraczek i wiatraczek z LED-ami jest zdaje się dodawany również. Natomiast całość kosztuje w przeliczeniu z chińskich juanów 3600, także to jest taka kwota, którą w Chinach trzeba zapłacić za tę specjalną wersję po prostu. A propos, bo Jacek mówił o wiatraczku przyczepianym, też dostałem prasówkę Red Magica, a właśnie, że wiatraczek też można kupić sobie osobno, taki uniwersalny przyczepiany do telefonu. Jakby ktoś potrzebował, jakby się komuś telefon grzał, no to no, a ostatnio testowałem kilka takich, co się robiły ciepłe, to sobie zobaczcie. O, ale zabawne, ta nowa Nubia się nie grzeje. O. No, to dosyć fajne jest, powiem szczerze, jestem ciekaw, bo tak sobie pomyślałem, że w tych co bardziej wymagających aplikacjach, czy w grach pewnie co bardziej wymagających, to szkoda kupować wiatraczek, bo zanim się wstanie po wiatraczek, to się bateria wyładuje i znajdzie go, bo diabli wiedzą, gdzie leży. Tak? Tak, Jacek, ale te gamingowe Nubie mają bypass ładowania, więc w ogóle baterii nie dotykasz, tylko po prostu rżniesz na kablu. No, żartuję sobie, bo jest troszeczkę tak, że jeżeli traktujemy smartfona jako smartfona gamingowego, to tam zawsze jest niestety albo kwestia tego, że można go ładować w tym samym czasie, w którym się gra, albo po prostu no, tego, że bateria wychodzi dosyć szybko. Smartfon gamingowy to tak trochę jak świnka morska, no ale okej. Okay. Jeszcze są kolejne smartfony, słuchajcie, dobra. Jest chińska premiera czegoś, co Chińczycy nazwali, a no masz, zgubiłem, już mam, zgubili, nazwali Vico High Enjoy 70 Pro. I to jest śmieszny smartfon, który ma co najmniej dwa pierwowzory, bo to jest zarówno Enjoy 70 Pro, jak sobie zobaczycie, jak i nową 12i Huawei'a, to się okaże, że to w zasadzie niewiele w zasadzie, ale jednak nie. To nie jest, różnice są, no tylko, że te różnice są dosyć wielkie. No różnica jest taka, że Vico obsługuje 5G, czego nie obsługują modele od Huawei, bo nie mogą, bo im nie wolno. No i słuchajcie, w ogóle z Vico jest totalnie zabawna sytuacja, bo tak naprawdę w tej chwili to Vico wypuszcza, pod marką Vico wypuszczane są tak naprawdę smartfony Huawei omijające sankcje, czyli mogące mieć 5G, bo przecież Vico to jest zupełnie inna firma, nie?
sankcjami oberwał Huawei, Wiko nie. No więc Wiko robi telefony z 5G, a że przypadkiem są identyczne z Huawei'ami, nie mają interfejsu od Huawei, to drobiazg, nie? A Wiko kiedyś u nas było obecne, słuchajcie. Wiko było w Europie promowane jako marka francuska. No i to się nie pykło najwyraźniej. No, umówmy się, tak, to był taki francuski, no nie chcę porównać do polskich marek, ale domyślicie się, że to działało na podobnej zasadzie jak wiele polskich marek smartfonów, czyli po prostu kupowano w Chinach kadłubki i je brandowano po swojemu. Wiko robiło to o tyle fajnie, że oni dorobili do tego troszeczkę wówczas takiej jakiejś tam idei, tak, czyli mieli tam ten swój kolor zielono-niebieski wiodący, mieli swoje logo, promocję i tak dalej. No i tak, kurczę, za dwa, czy nie, przed COVID-em już zniknęli, ale to tak zniknęli w taki sposób, na zasadzie po cichutku, nie ma nas, nic nie było, nie? Wiko zamordowało, raz, że rzeczywiście produkowali bardzo, telefony rzeczywiście z najniższych półek, tam się trafiały co jakiś czas lepsze technicznie egzemplarze, natomiast było ich niewiele. Dużo złego w przypadku Wiko zrobiła im ta nakładka systemowa, która była potwornie agresywna i to zarówno w kwestii tego, jak telefon działał, jak i w propozycjach różnych rzeczy reklamowych, które tam się pojawiały już. I to nie było naprawdę miłe, tym bardziej, że smartfony po pewnym czasie po prostu te słabsze przestawały działać z tą nakładką. Ona po kolejnych aktualizacjach po prostu mordowała smartfona tak, że nie szło z niego korzystać. Tak, poza tym brakło tego wow też. Nie? A ceny kurczę, właśnie oni promowali markę jako francuską, więc z cenami moim zdaniem troszeczkę przeginali. Tak, ceny były również zbyt wysokie jak na poziom techniczny oferowany przez tę firmę. Ceny były podyktowane tym, że miała to być marka europejska, ale to tak jak Adam mówi, to podobnie jak w przypadku innych marek lokalnych, to była marka, która adaptowała smartfony z Chin i nie były to smartfony Huawei. W tej chwili Huawei po prostu wykorzystuje tę markę do sprzedaży własnych smartfonów z 5G. I nie jest to jedyna marka w Chinach wykorzystywana przez Huawei do sprzedaży własnych smartfonów przez 5G. Których nie mogą sprzedawać z 5G pod własną marką. Także jest tych marek co najmniej jeszcze dwie albo trzy, w tej chwili nie pamiętam dokładnie, ale są jeszcze inne marki, które rzeczywiście sprzedają Huawei, tylko że z innym brandem na obudowie. Przepraszam, rozbawiła mnie jeszcze a propos tych marek, ale no nie będę złośliwy. Ale domyślacie się, której marki takiej dużej, co niedawno do nas wróciła, miała moja złośliwość tyczyć. Ona też nie sprzedaje smartfonów Huawei wcale. No, ale w tej chwili Wiko, że tak bym został właśnie sprowadzony do marki chińskiej, więc myślę, że w Europie możemy o nim zapomnieć. Jeszcze się pojawiła zapowiedź, słuchajcie, nowego Realme, które tak naprawdę no, tyłka w sumie nie urywa. W ogóle trochę wygląda z tyłu jak stare Galaxy, bo ma taką ramkę z trzema guziczkami aparatów i jeszcze z takim podkreśleniem. Dosłownie, no jakby Galaxy tam S21, jakbyście zobaczyli, to bardzo podobne, tyle że ma spłaszczone boki, spłaszczony tył, czyli takie kanciaste Galaxy S21. Jeżeli chodzi o speckę, to będzie budżetowa. No, czy ty mówisz o C65 mówisz, tak? Tak, on w tej chwili jeszcze... Wiceszef firmy pokazał zdjęcie tego telefonu, że ma go w ręku. To znaczy macie u nas rendery i macie specyfikację taką, jaka jest znana. Rendery są w jednym ze sklepów dalekowschodnich, w związku z tym mamy również inne rendery. Jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, to ona jest niemal pewna. Ja mówię niemal dlatego, że nie wszystkie szczegóły są w tej chwili do uzyskania. Większość jest. Nie ma się czym ekscytować. HD+, słuchajcie, aparat 50 mega i to tyle, w ogóle śmieszne, bo niby są trzy aparaty na tyle, ale nawet na tym zdjęciu, które pan Hu, dobrze mówię, Chase Hu opublikował na Twitterze, to nawet jak powiększymy to od razu widać, że to trzecie to jest po prostu czarny krążek dołożony pod dwoma aparatami. No taka lekka żenada, no ale... Da się tego smartfona używać. Jego najsłabszym punktem, poza tym wyświetlaczem, który pracuje tylko w HD, jest zapewne procesor, bo to jest Helio G85 i on nie należy do demonów prędkości, ale powinien jako tako działać, jeżeli nie przesadzą z aktualizacjami. Bardzo mi się podoba
to, że w dali pamięci wystarczająco, to znaczy tam jest 6 albo są 2 tiery w zależności od tego, co wybierzecie, 6 albo 8 giga RAM-u. Jeśli chodzi o pamięć dla użytkownika, jest trochę gorzej, ale też się można spodziewać było tego na tej półce, bo jest 128 albo 256. Z aparatami też jest tak, jak może być przy oszczędnej sprzedaży smartfonów. Tutaj zaoszczędzono na procesorze i zaoszczędzono na pewno na aparatach, na pewno na wyświetlaczu. W związku z tym to jest taka budżetówka aspirująca do średniej półki tak naprawdę. Tak, no z rzeczy fajnych, no to ma ochronę przed zamoczeniem IP54. No, ceny jeszcze nie znam, ale myślę, że jest to półka sub 1000. No. Może nawet trochę mniej. Nie było cen, ja zastanawiam się w tej chwili, ale w tym dalekowschodnim sklepie, o którym mówię, którego nazwy wymieniać nie będę, nie chodzi o chiński, ale nie wymieniam, bo co prawda i tak na nim zakup nie robicie, ale już diabli z tym. Jakaś Tajlandia albo Filipiny, nie pamiętam w tej chwili, bo nie rejestruję takich rzeczy, ale ceny nie było, była tylko zaślepka po prostu tak, cenowa. Tak, jeszcze czekamy. Drugim zapowiadanym, a jeszcze nieobecnym na rynku smartfonem jest OnePlus Nord C4. Też wrzuciłem rendery, też wrzuciłem specyfikację taką, jaka jest na dzisiaj znana. A nie są znane tak podstawowe rzeczy jak wymiary na przykład, tak, w związku z tym. Natomiast cała reszta pi razy oko jest tak, wiadoma. OnePlus się nie kryje i oni co chwilę odsłaniają, bo już jest normalnie strona poświęcona temu smartfonowi. I co jakiś czas odsłaniałem kolejne segmenty, ujawniając kolejne informacje, także w zasadzie ujawnili już prawie wszystko. Czy warto czekać? Znaczy jest 100-watowe ładowanie, tak? Jest Snapdragon 7 generacji trzeciej. Jest AMOLED LTPS-owy z dynamicznym odświeżaniem do 120 Hz. Jest wyświetlacz Full HD z plusem oczywiście, tiery pamięci 128, 256. I tylko jeden znalazłem, jeżeli chodzi o RAM 8 giga. Aparaty fotograficzne 50 plus 8 z tyłu, z przodu 16 i obsługa kart pamięci. Jest optyczna stabilizacja obrazu w głównym aparacie z tyłu i ten aparat z tyłu to jest Sony LYT 600, tak? Ten z przodu to jest IMX355, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, z Sony, ten, który jest wszędzie używany jako ósemka. Znaczy, przepraszam, drugi, bo to jest szerokokątny, 16 nie wiem jaka jest. Z przodu. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o tego smartfona, czy wygląda ładnie. Nie wygląda niebrzydko. No. Ma kółko toaletowe doświetlające, dwa aparaty widoczne z tyłu. Układ standardowy, on wygląda tak klasycznie, z dziurką z przodu. W związku z tym można po prostu lubić albo nie lubić, ale jest to smartfon wyglądający na pewno estetycznie. Fajna obudowa, taki zielony marmurek z tyłu albo ciemny szary, wchodzący w czerń, ale raczej ciemny szary. Także jeżeli się chce, jeżeli się pragnie, cena będzie, obawiam się, trochę zbyt wysoka, ale na razie nie znam ceny w związku z tym, co będę gadał. Tak, dokładnie. No, cenę poznamy w ostatnim momencie, no bo to no w ogóle śmieszna ta premiera jest, bo tak jak powiedziałem, producent odsłania po kawałku informacji już o tym telefonie. Kilka razy pisałem i nawet już się pogubiłem, gdzie o nim pisałem, bo próbuję znaleźć, żeby coś wam jeszcze dodać, ale nie mogę. A znalazłem, widzisz, teraz. Jest smartfon, którego jeszcze nie dołożyłem do katalogu MGSM.pl, natomiast on się prawdopodobnie niedługo tam pojawi razem z dwoma kolejnymi, bo mają chyba w trójkę debiutować. A mowa o Motorola Edge 50 Ultra, która dzisiaj wyskoczyła z pełnym zestawem renderów w trzech kolorach, z dużą ilością elementów, z wieloma elementami specyfikacji ujawnionymi. Prawdopodobnie będzie tam Snapdragon 7 generacji trzeciej. Przepraszam, nie, tam będzie chyba 8. Siódemka będzie w tym niższym tierze. Tutaj powinna być 8S prawdopodobnie generacji trzeciej. Tak, 8S, dokładnie tak. 50-megapikselowa główna jednostka z optyczną stabilizacją obrazu. Ma być. Przepraszam? Wszystkie trzy aparaty tylne mają być 50. Tak, bo do tego jeszcze dojdzie szeroki i peryskopowy na renderach. Jak obejrzycie sobie w sieci rendery, widać doskonale, że to jest peryskop, jest wydłużone szkiełko takie. Tak, widać nawet więcej. Tam po prostu co się chowa. Ma być 125-watowe ładowanie przy baterii 4500 mAh.
Także szkoda trochę, że bateria nieduża, tym bardziej, że ta obudowa no, nie widać, że była jakoś smukła strasznie. No będzie dosyć smukła, Jacku. Ona może na renderach tak nie wygląda, ale ten garb z aparatami dużo mówi o grubości obudowy. Ona będzie smukła, poza tym no, szybkie ładowanie, tak? I widać na obudowie parametry aparatów, bo sobie przeczytałem. I tak, wiadomo, że głównie będzie miał optyczną stabilizację. Szerokokątny, bo ogniskowa 12 mm w ekwiwalencie i tele będzie 72 mm, czyli zoom 3 razy. Czyli pewnie będzie najmniej 50-krotny zoom cyfrowy, ale myślę, że pierdykną setkę, chociaż z drugiej strony jakby walnęli setkę, to by o tym napisali na obudowie, a nie napisali. Więc trudno powiedzieć. Premiera już 3 kwietnia, także dosłownie za chwilę. Będą na pewno w naszych tak mediach informacje bezpośrednio z premiery, bo tam słyszałem, że sobie ludzie wyjeżdżają na tą premierę. Polska premiera za kilkanaście dni jednak, niestety z pewnym lekkim opóźnieniem, tam mniej więcej tygodniowym będzie. Widzimy jeszcze, że ta motka ma zaokrąglony wyświetlacz, co no, nie każdemu się spodoba. No i na pewno jest czytnik podekranowy, bo włącznik jest malutki na boku obudowy, bo to też widzimy na zdjęciach. Jest czytnik podekranowy, nie ma jacka, dwa głośniki. Próbuję zgadnąć, z czego jest tył obudowy. Wygląda na plastikową. Ale właśnie szczerze, znając Motorola, to nie będzie szkło, raczej będzie. Nie, wygląda na plastik, a jeszcze jeden szczegół dotyczący aparatu głównego. Przysłona ma być sympatyczna, bo 1.4. A no tak, masz rację. Także dosyć jasny obiektyw prawdopodobnie jest nadzieja, że będzie fajne fotki robił, a nawet w gorszych warunkach oświetleniowych, jeżeli oprogramowanie będzie nadążało. No, próbuję jeszcze coś odczytać na ramce aparatu, ale... jeszcze odczytałem jedną rzecz teraz. W głównej matrycy piksel ma rozmiar 2,4 mikrometra. No, to jeszcze jest napisane na obudowie. Cwaniaczki pokazali. No i słuchajcie, jeszcze jedna premiera nas czeka. Prawdopodobnie, chociaż podkreślam, plotka. Miała być premiera odłożona, a nie została odłożona chyba, bo krąży w sieci slajd o premierze Huawei P70 całej serii, która ma być 2 kwietnia dla odmiany. W dodatku wyciekły slajdy ze specyfikacjami tych telefonów. Nie wiem, na ile można zaufać, ale myślę, że o tym to Wam opowiemy, jak będą oficjalne dane, bo na razie te dane to takie są, niby wszystko pasuje, nawet ceny, słuchajcie, są, ale no nie wiem, no nie jestem przekonany co do autentyczności przecieku, no bo przeciek jest z chińskiej sieci społecznościowej Weibo i wszystko jest po chińsku, więc tak naprawdę sorry memory, nie jestem w stanie zagwarantować, natomiast jakbyście chcieli, to dane są u nas w serwisie, napisałem o nich, zaznaczeniem oczywiście, że są to dane nieoficjalne jeszcze, ale w zasadzie wszystko wyciekło na temat tych telefonów. Pytanie, czy wyciekło prawdziwe? Ja wiem tyle, że mają być rzeczywiście, czyli jedyna rzecz, którą mam potwierdzoną, to rzeczywiście będą niezłe aparaty. Tak. Które powinny dawać radę. Huawei do tego jeszcze zazwyczaj oprogramowuje te aparaty w taki sposób, że no jest efekt wow przy robieniu zdjęć. Jednego kiksa mieli rzeczywiście, pamiętam, już nie pamiętam, w którym flagowcu, przy którymś mejcie zdaje się pojawiał problem z ostrością, natomiast to im się raz zdarzyło i rzeczywiście zazwyczaj te aparaty są fajne. W serii P nie pamiętam żadnego kiksa. Także jeżeli ktoś czeka na flagowce od Huawei, to prawdopodobnie już niedługo będzie czekał. Tak, dokładnie wygląda na to. No oczywiście nie wiadomo kiedy u nas, tak? Bo to wiecie, musicie pamiętać, że no to jest premiera w Chinach, tak? Także no i mówię, ten slajd też tak wygląda. Nie do końca ufam. Zobaczcie sobie na serwisie, jak to wszystko wygląda. Nawet zdjęcie jednego z tych modeli. Słuchajcie, będą w ogóle 4 modele i wersji pamięciowych będzie tak, bo będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 czy 12 wariantów, słuchajcie, serii P70. Bo będzie podstawka. Będzie Pro, będzie Pro Plus i jeszcze do tego Art. Czachadnymi.
Z mojej strony to chyba wszystko, Tak, jeżeli ja chodzi o telefony. myślę, że nie będziemy już dzisiaj ludzi zamęczać, bo zobaczymy się za tydzień. I coś mi mówi, że będzie o czym pogadać, no bo tych premier jednak będzie spoko, dużo, także, no i dużo telefonów, bo i Motorola szaleje, no i ten Huawei z tą ilością modeli to już po prostu no, przegiął totalnie. I jeszcze coś tam ma być w przyszłym tygodniu, w tej chwili już nie pamiętam co, ale no będzie się działo, moi drodzy, będzie się działo. Szafagra, dlaczego nikt normalny nie kupuje Huawei? Nie to, żebym uważał, że ktoś normalny w ogóle kupuje drugie smartfona. Dlaczego nikt normalny nie kupuje Huawei? Bo przepraszam, co? Bo 5G? Nie ma proste. Bo 5G, nie, bo inne marki są lepiej obsługiwane nie. przez polskich operatorów, jeżeli chodzi o 5G? Nie ma bo 5G jest w każdym miejscu w Polsce? Co mówisz? Nie ma Google'a i to wystarczy, żeby ich rozłożyć. Naprawdę. Spoko. Mówię, przyszedł do mnie ostatnio smartfon bez Google'a i jeśli czułem, to się ręce poobcinał. Mimo, że nie jestem jakimś hard userem usług Google, no nie uważam się za takiego bynajmniej. Wiesz co, kurde, natrąłem się na czymś świecie. Dobra, ja sobie doinstalowałem Google'a bez problemu, bo akurat ten telefon nie podlega sankcjom, tak? Natomiast powiem ci, że przez pierwsze minuty czułem się tak totalnie nieswojo, że wyobrażam sobie, co by było, gdybym miał teraz w ręku Huawei. Ja na szczęście od dawna nie miałem. Spoko. Ja rozumiem, że trzeba żyć w otoczeniu technologicznym takim, jakie się lubi, takim, do którego się jest przyzwyczajonym. Natomiast warto sobie co jakiś czas zadać pytania i to mówię, abstrahując od Huawei, od smartfonów Huawei i czegokolwiek innego, czy to jest rzeczywiście fajne. Ja myślę, że może z wiekiem coś takiego przychodzi. Szafagra jest pewnie młodym człowiekiem, w związku z tym ty też jesteś młodym człowiekiem, duchem zapewne. Natomiast pojawia się sporo dosyć komentarzy na MGSM-ie, takich, w których ludzie mówią, że w zasadzie, jak się tak dobrze zastanowić, to im to do niczego nie jest potrzebne. Korzysta się dlatego, że człowiek jest po prostu przyzwyczajony do pewnych rozwiązań. Dlatego, że jest konserwatywny, dlatego, że nie lubi sięgać po nowe. Dlatego, że pasuje mu oddanie danych jednemu koncernowi, który po prostu wie o mnie wszystko, w związku z tym po co mam oddawać komuś innemu? Tak rozumiem. Szafagra względem nas to jesteś młodziakiem po prostu. No dokładnie, ale wiesz, to jest trochę tak, no wybór, dajemy moje dane, sprzedaję Google'owi, czy sprzedaję rządowi chińskiemu, no i teraz jeszcze, prawda, trzeba podejść do tego. Adam, sprzedajesz jednemu i sprzedajesz drugiemu, no. Tak, no, ale... Nie ma przebacz. Wiesz, tu jeszcze dochodzą różne wątpliwości natury etycznej, tu nie będę tego poruszał, natomiast... Wiesz, no nazwanie mnie konserwatystą to niemalże jako Belga, natomiast powiem ci tak, no jeżeli już powiedzmy zacząłem korzystać kiedyś z Google'a, mam tam wszystko, to przenoszenie całego dziadostwa na nowe serwery do nowego producenta... Adam, ale to się nazywa konserwatyzmem. Nie? To się nazywa właśnie konserwatyzmem. Odpowiednie przekonania polegające na tym, że jest ci tak wygodnie albo że tak wybrałeś i nie chcesz ich zmieniać, to jest konserwatyzm. Tak to wygląda, mój drogi. Jesteś konserwatystą. Ja bym to nazwał bardziej lenistwem, wiesz? Bo może ale, bym to ale zrobił. To, z czego, Adam, to z czego konserwatyzm wynika, to jest rzecz drugorzędna. To jest po prostu konserwatyzm, jakby na to nie patrzeć. Ja nie mówię o konserwatyzmie w znaczeniu politycznym. Mówię po prostu o konserwatyzmie w znaczeniu sposób na życie. Nadal bym się spierał nad tą semantyką, no ale okej. Okay. Natomiast chodzi mi o to, że wiesz... Huawei nie ma niczego, dajmy na to, w tym momencie, czy mógłby mnie przekonać do wykonania wysiłku celem rezygnacji z Google i przeniesienia wszystkiego, co tam mam, na inną platformę. O. I dokładnie to samo, zresztą Apple też nie miało takich argumentów. Jedynym argumentem było to, że kiedyś korzystałem i w zasadzie wszystkie konta i inne pierdoły miałem, wystarczyło sobie przypomnieć hasło. W przypadku, bo zdjęcia na przykład mogę mieć dysk Google i zdjęcia Google i tu, prawda? Więc wiązało się to jedynie z przywróceniem kopii zapasowych i tak dalej. Natomiast nie wymagało to dużego wysiłku, bo zrobiło się samo. W przypadku, kiedy musiałbym przechodzić na zupełnie nowe serwery, no poza tym mówię, no są to serwery chińskie i tam są różne wątpliwości. Czy prawdziwe, czy nie, nie wiem. Ja akurat jest, takie mam.
Jest nadal, to wiesz, jesteś naiwny, dlatego że te dane, które oddajesz Google'owi, one i tak Ja nie trafiają mówię o wszędzie. danych. Ja nie mówię o danych Natomiast akurat tutaj. nie mówisz o danych, dobrze. Natomiast ja Nie. nie lubię swoich danych uzupełniać gdzie, udostępniać gdziekolwiek. W związku z tym mnie jest egal, czy smartfon ma Google'a, czy nie ma Google'a. Ja tych danych po prostu nie udostępniam. Te, które muszę, te, które służą mi do pracy, tak. Natomiast jeżeli chodzi o moje prywatne pliki, zdjęcia, wszystkie inne rzeczy, nie, no po prostu Jeden lubi rodzynki, inny lewatywę. Proste. nie. Tak, zgadza się z tobą. No i tym optymistycznym akcentem chyba się z wami na razie pożegnamy. Nie, pożegnamy się z wami, życząc wam zdrowych, spokojnych i szczęśliwych świąt Wielkiej Nocy. Mamy nadzieję, że będziecie mogli przede wszystkim odpocząć. Spróbujcie wyłączyć telewizję. Ci, którzy jeszcze oglądają, spróbujcie wyłączyć i odseparować się na moment od internetu. Zostawcie komórkę gdzieś, zapomnijcie o niej na jeden dzień przynajmniej. Będziecie zdrowsi, spokojniejsi, troszkę szczęśliwsi. Ale wiecie co, wróćcie jeszcze do nas za kilka godzin, bo jeszcze zrobię dzisiaj jednego live'a, bo wiecie co, przyjechał do mnie telefon i postanowiłem, że z wami go rozpakuję, zobaczymy co jest w pudełku, pośmiejemy się razem. Zapraszamy serdecznie. Mogę wam od razu powiedzieć, że pośmiejemy się, bo zamierzam trochę pokręcić bekę, no ale zobaczymy, może nie będzie aż tak zabawnie do końca. W każdym razie zajrzyjcie tu jeszcze za jakiś czas, ja wam się pokażę, pogadam do was, coś tam wam pomarudzę, to do zobaczenia. Pozdrawiamy i zapraszamy Was za tydzień. Servus.